Witam serdecznie, Jacek Maliszewski, a dzisiaj u siebie goszczę w sadzie doktora inżyniera Jerzego Pruchlińskiego, niezależnego eksperta rolniczego oraz doradcę uprawowego Radka Łaźnego z doświadczeniem, no Radku, międzynarodowym. Tak troszkę, ale tak. Dzisiaj będziemy mówić o glebie, bo gleba to jest najważniejsza podstawa w każdej uprawie. Jesteśmy właśnie po zbiorze owoców w tym sezonie. Plony były bardzo dobre i teraz jest właśnie optymalny czas o to, żeby zadbać o glebę w naszych sadach. Aktualnie znajdujemy się w kwaterze Goldena na podkładce M9, gdzie była stosowana w tym roku technologia CarboHort. No i cóż, no i jesteśmy właśnie przed aplikacją, kolejną aplikacją kwasów humusowych do gleby. Ja bym sobie tutaj pozwolił na pewną uwagę. O glebę powinniśmy dbać okrągły rok. Teraz oczywiście jest to taki czas, gdzie już inne prace zostały zakończone, bądź już się kończą, no i dlatego to będzie taka główna czynność, ale pamiętajmy o tym, że gleba pracuje cały rok z roślinami i ich kondycja zawsze będzie zależała w największym stopniu od tego, co w tej glebie znajdą dobrego i złego. Cały rok przez okres 10-12 lat. Dokładnie tak, dlatego więc też mówimy nie tylko o tym, że coś zrobimy jednorazowo i to zadziała w ciągu kilku miesięcy czy w ciągu kilku tygodni. To bardziej bym powiedział w sferze nalistnych różnego typu zabiegów. Natomiast jeżeli chodzi o glebę, no to tutaj mówimy o całym procesie ciągnionym przez dziesiątki lat i on musi być konsekwentny. Gleba to jest jeden z podstawowych czynników, które warunkują nam plon. Nie tylko, ale to jest podstawa, o której należy pamiętać i zależałoby każdemu, powinno przynajmniej zależeć, żeby zacząć od niej. Czyli właściwe stosunki powietrzno-wodne, ilość materii organicznej w glebie, właściwe pH, dostępność składników. Te wszystkie czynniki i mnogość tych czynników wpływa na to, co później my uzyskamy. Jakość też przede wszystkim. Pamiętajmy, że na przykład kwasy humusowe bardzo dobrze są w stanie chelatować takie pierwiastki, jak na przykład wapń, bardzo potrzebny w jakości pozbiorczej owoców. Magnez, potrzebny do tworzenia, budowania chlorofilu. Tak? Im większa fabryka fotosyntetyczna, tym lepiej odżywione drzewo, większa powierzchnia fotosyntetycznie czynna. Warunkuje nam również zdrowotność drzew, ale zdrowotność tych korzeni, tej gleby i współpraca z drzewem czy roślinami wyższymi, to lepiej odżywione, zdrowsze drzewo, mniej problemów. Ja bym też powiedział żadne odkrycie i stara znana prawda. Zasadniczo największą pracą rolnika jest dbanie o roślinę, a tylko uzupełniającą sprawą jest walka z patogenami. Jeżeli roślina jest dobrze odżywiona, dobrze prowadzona, ma wszystko, co jej trzeba, to te patogeny jej za wiele zaszkodzić nie mogą. Niektóre oczywiście są takie, z którymi trzeba uporać się zawsze, ale jeżeli mamy roślinę słabą, to i na krzywe drzewo koza wejdzie, wtedy mamy problem ze wszystkim. Zgadza się. Tak. I jeszcze bardzo taka praktyczna rzecz, jeżeli chodzi o sadownictwo czy rolnictwo. Zawsze jest tak, że my sadownicy czy rolnicy wykonujemy analizy gleby, sprawdzamy makroelementy, sprawdzamy ostatnio bardzo popularny wapń przyswajalny, pH, i jakby to wszystko, to wydaje się za mało, bo ciągle brakuje nam na przykład wiedzy o tym, jaki poziom próchnicy w danej glebie mamy, jaka jest jej żyzność. Czyli od tego powinniśmy w ogóle zacząć, bardzo często się zdarza, że przyjeżdżam do nowo zakładanych plantacji, czy sadu, który już rośnie, ma kilka lat, czy malin, borówek, nieważne. Pierwsze, co robię jako nawozowiec, pytam się, a czy mamy analizę gleby? A trzeba? Trzeba, no, drodzy Państwo. To jest jedna z najważniejszych podstawowych rzeczy, którą trzeba wykonać. I nie jakąś uproszczoną typu potas, fosfor i magnez, a pełną analizę gleby. Dobrze by było chociaż zrobić na samym początku zakładania sadu nawet mikroelementy, co jest podstawą. Tak naprawdę mikroelementy mają makroznaczenie. Tutaj mamy w zasadzie takie dwa mocne punkty, na które trzeba zwracać uwagę przy analizie, albo raczej przy zastanawianiu się, czy albo rozpatrywaniu interpretacji analizy gleby. Z jednej strony jest to na pewno zawartość substancji organicznej, zaraz o tym powiem, ale jeszcze drugi moment, który tu już się pojawił, mianowicie kompleks wymiennych kationów, czyli tu mówimy wapnowanie, wapn dostępny, dobrze, a pytanie moje jest, a magnez? No właśnie. No więc właśnie, niedawno widziałem taką analizę gleby, zrobioną zresztą w lecie tego roku,
wróciłem do niej właśnie chcąc porównać pewne rzeczy, gdzie pytany byłem, dlaczego na tym polu wszystko jest w porządku, ale nic nie chce rosnąć. I się okazało, że jest absolutnie dramatycznie zły stosunek wapnia do magnezu, czyli ten stosunek powinien być zawsze wapnia do magnezu gdzieś około 68 do 12, a to było 68 do 3. Więc w takich warunkach żadna substancja ani organiczna, ani nieorganiczna nie jest w stanie uratować sytuacji, ponieważ rośliny nigdy się nie będą rozwijać dobrze. A jeżeli chodzi o substancję organiczną, no cóż, jabłonie, grusze są to rośliny, które wymagają zawartości substancji organicznej na poziomie 3-3,5%. I tutaj mówimy o rzeczywistej zawartości substancji organicznej starej, a nie tylko i wyłącznie tego, co mamy, powiedzmy sobie, w murawie, gdzie mamy młode korzenie, które nam się rozwijają, giną. Tutaj na wierzchu może być tej substancji organicznej nawet i 15%, ale to nie znaczy, że drzewo ma do dyspozycji to, co powinno korzystać i wykorzystywać z tych chociażby 3%, ale w całej mniejszości tam, gdzie się znajdują korzenie. Tutaj mogą nam właśnie pomóc różnego typu produkty, które będą uzupełniały nam już post factum zawartość substancji organicznej. Tak, no, przykładowe kwasy humusowe, które wcześniej Albo tego typu kondycjonery, które zawierają kwasy humusowe oraz tak zwane prekursory kwasów humusowych, czyli substancje, które będą się dopiero w następnych latach rozkładały i będą te kwasy humusowe wydzielać. Tworzyć, tak, zgadza się. Prowadzą między innymi do właśnie powstania, podwyższenia możliwości wymiany kationów. Oczywiście, no bo w tym momencie tworzy się cały zapas, czyli mówimy krótko, magazyn kationowy, tak jest, który stanowi najlepszy bufor. Swoją drogą, jeżeli ktoś nawozi, mamy sad. Ten sad na jednym końcu jest taki, na drugim końcu jest siaki, po środku jest jeszcze, nie wiem, wyspa piasku i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli my nie mamy... Wiem, o czym mówię. Jeżeli nie mamy sytuacji takiej, że stworzymy ten bufor w glebie, to zawsze w jednym miejscu będziemy mieć za mało, w drugim miejscu nam ucieknie, bo jest za dużo, a my chcemy wszędzie dać roślinom to, co najlepsze, czyli musimy im zbudować pod korzeniami taki magazyn, który będzie zawsze odpowiadał ich potrzebom. Tak, to akurat ten sad jest doskonałym tego przykładem. Na początku pola piasek, gdzie wszystko nam dosłownie przelatuje. Dokładnie. Na środku ziemia w miarę ok, gdzie widać, że ten wzrost jest dobry. Pod koniec znowu ziemia zbyt ciężka, zbyt zlewna, za mało tlenu. I znowu jest problem. Także tutaj były stosowane właśnie kwasy humusowe i te problemy się, można powiedzieć, że zniwelowały. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o jakieś obserwacje co do stosowania tych kwasów na tych właśnie kwaterze Goldena, to przede wszystkim w trakcie sezonu wegetacyjnego było widać bardzo fajny, gruby, mięsisty liść, bardzo fajny wzrost, który trwał do połowy lipca, a aktualnie, gdy teraz liście opadają, widać bardzo dobrze odżywione, grube pąki kwiatowe, tak jakby to nie był Golden, tylko jakiś Idaret albo Jonagoret. Także ta ziemia, czy ta struktura ziemi, to wszystko, co tutaj kwasy nam zrobiły, to przede wszystkim, tak jak tutaj panowie mówicie, spowodowały to, że te substancje, że te minerały i tak dalej bardzo fajnie tutaj się zatrzymały, poprawiła się struktura i przede wszystkim pojemność wodna, czyli te deszcze, czy nawet widzicie tutaj system nawadniania, ta woda, która to była podawana, ona bardzo fajnie się rozsiąkała i po prostu była w tej glebie, ta gleba widać było fajnie nasączona. I to jest właśnie to, na co warto zwrócić uwagę, czyli problem, z którym się będziemy borykać coraz częściej, już go mamy. Niedostatek wody. Czyli niedostatek wody. I między innymi przez takie zabiegi jesteśmy w stanie zwiększyć ten bufor wodny, ale jednocześnie poprawić warunki powietrzno-wodne w glebie. Oczywiście, warunki powietrzno-wodne, zaopatrzenie w wodę, ale tutaj też jest bardzo ważna rzecz, o której była mowa. Często się mówi o tym, ale o tym naprawdę zawsze warto pamiętać, jeżeli chodzi o kwasy humusowe. Kwasy humusowe są biostymulatorami, są najbardziej naturalnymi. No, rośliny rozwijają się od 700 milionów lat. No, wiesz, zawsze żyły i rosły na szczątkach swoich poprzednich pokoleń. I to jest w sumie najlepszy biostymulator. I tutaj mamy dwa rodzaje biostymulacji. Jeżeli chodzi o kwasy humusowe lżejsze, one są te lepiej rozpuszczalne, one są lepszymi biostymulatorami rosnących młodych korzeni, rozwoju tkanki korzeniowej. A z kolei kwasy te cięższe, huminowe, są świetnymi
biostymulatorami do rozwoju pędów oraz liści. Więc jeżeli tutaj na przykład był stosowany także na przykład preparat zawierający kwasy humusowe rozpuszczalne, który poszedł na liście, można oczekiwać, że ten aparat liściowy będzie się utrzymywał dłużej, że będzie lepiej rozwinięty, lepiej odżywiony. To widać. Lepiej nawet napakowany mikroelementami, będzie więcej dostępnego wapnia, a efektem będą dużo lepiej przygotowane przed zimą już do przyszłego roku pąki kwiatowe. Tak, no i tu może czas powiedzieć, jakie zalecenia dostałeś od nas. Ile, w jakiej ilości i co było stosowane? No, w tej kwaterze stosowaliśmy 600 litrów karbohumiku 20-meszowego niefiltrowanego. Czyli pulpy. Tak. Podlewaliśmy te drzewka metodą podlewania z Mausera tuż po posadzeniu. No, i tak podlewaliśmy i tak, ponieważ chcemy, żeby ta woda nam tą ziemię, że tak powiem, żeby ta ziemia obsiadła po posadzeniu, i właśnie dodawaliśmy kwasów humusowych w stężeniu mniej więcej około 2%. Tak, no to wypada mniej więcej około 300 gram suchej masy tego polepszacza glebowego, bo tak należałoby nazwać, bo trudno to nazwać nawozem, to jest biostymulator, ale powiedzmy sobie, jest to polepszacz glebowy na drzewko, czyli akurat na takie małe drzewko fajnie, gdyby to było dużo większe, no to bym optował za tym, żeby to raczej było pół litra albo może nawet trochę więcej przy młodych drzewach już osadzonych. Bardzo dobre dawkowanie. Tak, i dolistnie były stosowane karbohumik Maxi Plus. Zaraz po ruszeniu wegetacji, jak mieliśmy tam załóżmy przyrost rzędu 2-3 cm. I żeby ta masa liście. W ciągu roku 6 razy? 6 albo 5, już nie pamiętam dokładnie. Okej. Okay, no bo tak już cyklicznie stosowane. I to w dawce pół litra na hektar. No to jest optymalna dawka praktycznie, biorąc pod uwagę i ilość, zawartość substancji, a konkretnie substancji tej, która nas interesuje, czyli kwasów humusowych przy tych 15 razy 0,6 to jest w granicach 7, akurat w sam raz, na to, żeby utrzymać silny rozwój części nadziemnych i podziemnych również. Obecnie zimy nie widać. Także Radek, jakie zalecenia na ten sezon, na tą jesień, jeżeli chodzi właśnie o sady, czy też jabłoniowe, czy gruszowe? Wszyscy, sady, jagodniki i tak dalej, wszyscy się zgodzimy, że to jest dobry czas, żeby właśnie takie prace, tak, dużo prace wilgoci, wykonać. Mamy czas, mamy dobre warunki na to. No więc tak, powiedzmy, że zaczniemy od kwasów humusowych, na przykład karbohumik w dawce 250-300 litrów na hektar. To jest taka minimalna dawka, zalecana, dosyć dobra, która się sprawdza, jest sprawdzona jakby przez nas. Ten 20-meszowy. Tak jest, który możemy zaaplikować teraz metodą polewową, tak wcześniej wspomniałeś. Jeżeli chodzi o nowo zakładane sady, które jakby to już można powiedzieć... Sad posadzi, tak? Sad posadzi i tak dalej. Mamy problemy z chorobą replantacyjną, mamy problemy z niewłaściwym pH, czasami się zdarza i tak dalej. Również używamy tutaj kwasów humusowych tej pulpy. Wtedy możemy dać jej więcej, natomiast taka podstawa to jest 300 litrów na hektar w systemie pasowo-rzędowym. I tutaj też warto wspomnieć, możemy zastosować karbomat również w systemie pasowo-rzędowym, ale to w zależności od tego, jaką glebę mamy, czy mamy bardzo zlewną, bardzo ciężką lub lżejszą, przepuszczalną, wtedy dobieramy dawki. Przypuśćmy, powiedzmy, od 15 do 20 metrów sześciennych. Natomiast w przypadku Maxi Plusa już wiosną podczas ruszenia wegetacji to jest standardowo pół litra na hektar, co właśnie polepsza jakość. Zielony, różowy pąk to jest właśnie ten kluczowy okres, kiedy możemy to zastosować. Natomiast teraz jest bardzo dobry okres, żeby takie prace właśnie wykonać, poprawić strukturę gleby, dokarmić nam te pożyteczne mikroorganizmy, które się znajdują w obrębie systemu korzeniowego. No i zaopatrzyć rośliny na przyszłą wiosnę już. I pamiętajcie, drodzy Państwo, gleba to podstawa, przy której powinniśmy się skupić od samego początku i pamiętać zawsze. Nie tylko jednorazowo. Tylko cały rok. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.